Kobiety i dziewczynki na całym świecie najczęściej doznają przemocy. Według policyjnych statystyk liczba ofiar przemocy domowej w Polsce wynosi około 92 tysięcy, z czego 67 tysięcy to kobiety. Jedna na pięć przynajmniej raz w życiu doświadcza przemocy ze strony swojego męża lub partnera, a 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci. 95% sprawców przemocy w rodzinie to mężczyźni. Corocznie w Polsce około 150 kobiet zostaje zabitych przez swoich partnerów. Chcemy zwrócić uwagę lokalnych i krajowych polityków, jak ważny jest temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To od ich decyzji zależy wysokość środków finansowych przekazywanych m.in. na rzetelną edukację, kampanię społeczną, działanie zespołów interdyscyplinarnych oraz realizację lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oczekujemy także zmian legislacyjnych w zakresie m.in. ochrony ofiar przemocy domowej. 14 lutego 2013 roku po raz pierwszy kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. Akcja One Billion Rising w polskim tłumaczeniu oznacza "Nazywam się miliard". Miliard za jedną, jedna za miliard. Każdego roku podejmujemy trudny temat dotyczący przemocy wobec kobiet i dziewcząt, by w ten sposób okazać wsparcie kobietom na całym świecie, które doświadczają przemocy. W Kołobrzegu już po raz trzeci odbędzie się finał akcji One Billion Rising, Nazywam się miliard. Jak co roku prowadzimy bezpłatne zajęcia taneczne dla wszystkich kobiet i dziewcząt, które chcą uczestniczyć w akcji. Wspólnym mianownikiem jest taniec, bo tańcząc rządzisz swoim ciałem, a wspólny taniec wyzwala energię. W każdy piątek o godzinie 18:45 w małej sali tanecznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbywają się treningi. W ten sposób przygotowujemy się do finału. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczęta, jeśli panowie macie ochotę, również drzwi otwarte. Finał akcji One Billion Rising, Nazywam się miliard, odbędzie się 14 lutego o godzinie 17 na dziedzińcu ratusza pod ogólnopolskim hasłem. Tylko tak oznacza zgodę, podkreślając, że seks bez wyraźnej zgody to gwałt. Uczestnicząc w finale, okazujesz solidarność i wsparcie dla uczestniczek akcji oraz wszystkim ofiarom przemocy. Pamiętaj o tym.